Mirror's Edge Catalyst. Mam nadzieję, że ostatni odcinek tego koszmarnego koszmaru, bądź koszmaru koszmarnego, czyli przygód naszej Faithy z Rafe. Nie wiem, dlaczego tu mnie zrespiło, nie mam bladego pojęcia, no ale chyba jesteśmy w ogóle dzięki temu bliżej punktu. Chyba tak. Troszeczkę. Myśmy byli chyba dosyć dalej. No dobra, chodźmy. Tu plastik. Plastik is fantastic. I ją odwiedźmy i zobaczmy, co tam ona od nas oczekuje. O, na ten moment. Myk. Myk. Lecimy oczywiście. Czyżbyśmy znali już tą drogę? Ja tam nie znam. Pierwszy raz widzę. Pierwszy raz biegnę. Dobra, ale żarty na bok. Trzeba tam dobiec. Załatwić tutaj Krugera. Czy tam, nie wiem, co my tam będziemy robić. Dokładniej. Mówiąc. Myk. Jakbym już tą drabiną kiedyś szedł, no nie wiem, może kiedyś żeśmy szli, nie pamiętacie? Pamiętacie? W ogóle nie, przyjrzałem sobie odcinki z pierwszej części i tam nie było Noa, po pierwsze. Ten szef to był jakiś Drake Derek, taki łysy, dlatego mi się to pomyliło, myślałem, że to jest ta sama postać. Przy czym, no tam był dubbing, więc ta siostra była Kate, a nie Kat, jak tutaj mówią. Z czego... No dobra, może być jakiś ten, ale tutaj ona się zachowywała tak, jakbyśmy ją widzieli pierwszy raz po tym... Kurde, nie nam o tym, że tu się to obraca. Jakbyśmy ją pierwszy raz widzieli od tej sytuacji, jak były dziećmi na tym dworcu całym. Więc ja tak jak przejrzałem sobie te odcinki, to ja się tak, poza tym, że rekapę, będąc za blisko mikrofonu i trochę przy stery wchodzą, to... O kurde! Nie wiem, po co ja się z nim biję. A to jest obronienie typierza. Szkoda, że za to się żadnych punktów nie dostaje. A nie, dostaje. 100 punktów nawet aż. Nice. Więc ja... gdzie ja tu? Gdzie ja tu w swoich przemyśleniach? No możesz... Gdzie ja to w moich przemyśleniach zostałem? No, że to może być kwestia, wiecie, tłumaczenia. No okej, okay. No, że tam Kate, a tu jest Kat. Ale... no ale to właśnie, że ona się zachowuje tak, jakby ją pierwszy raz widziała od tego czasu, więc ja mam takie wrażenie, że tutaj z fabułą, ja nie wiem, jak oni tutaj twórcy polecieli, że czy ona miała dwie siostry nagle, ale nie było nic powiedziane w pierwszej części i to jest tak, kurde, moim zdaniem grubymi nic mi szyte, że to jest tak, kurde, chyba zrobili totalnie od zera fabułę, ale wrzucili tą samą postać do tego samego miasta. Albo nawet nie do tego samego miasta. Ale chyba do tego samego miasta. Nie? I to jest takie, kurde... Moim zdaniem takie chujowe trochę, bo niby to jest jako... tą samą postacią gramy, no i... Fajnie by było, jakby to była kontynuacja jednak. Ja pierdolę, co to było? Czemu one taki kara jadą? Przecież ten robot go odszczypnę jak spał. Control chamber in the shard. Upload the virus there. It'll permanently corrupt the carrier signal and cause the reflection nanites to go inert. You just need to get to the top. The rest will take care of itself. More or less. Simple, right? Right. It'll be the greatest run ever. If I live. Well, there's no time like the present. Any last advice? Co to był za dziwny przytulas? Taki upośledzony.
Postaram się. Okej. Okay. O, czyżby nas... A, już myślałem, że nas teleportował, ale daleko nie mamy, więc tyle jest dobrze. Siup! Tyle jest dobrze, że nie jest daleko, mam nadzieję, że będzie przyjemnie, mało walki. I że będzie się chwytać i będzie cudownie. I będzie to cudowny koniec naszej przygody. Bo tu raczej już to jest koniec naszej przygody, takie mam wrażenie. I drive it. A ja nie mam jakichś punktów? Poza tym? Nie. A, niewiele mi brakuje w sumie. Ej, a wy tu co? Nie wiem, czy dobrze bieg... Ale chyba tak. Szybkie zgubionko. Wcale żeśmy już tu nie biegli tam z milion razy. Nacisnąłem spację. No ale dobra, nieważne. Nasza Fejfi jak zwykle tutaj odpieprzomaniane. Biegnijmy tutaj, tutaj i... Już powinniśmy zaraz być, nie? Bardzo blisko z tego co widziałem. O, tu już nawet tutaj jest. Chyba, że to jest... Ile? Przecież my się wracamy tak, jak żeśmy przyszli. Aha, bo tu z jakąś klapą jedziemy. Co to było? Tu myśmy pociągiem pojechali chyba. Jak mi się wydaje. Na dachu pociągu. Ta. Tak zwany... O! No to było dobre. I spodziewałem się, że będę musiał takie rzeczy robić. Po pierwsze to jest mega... Mało możliwe, żeby coś takiego tutaj istniało. W sensie tak podróżowanie, bo ona zapierdziela jak przecież porąbana. A po drugie, to jest chyba już standardowy taki sposób podróżowania, Faith. Mogli sobie darować, to mogli to zrobić cutscenką. Ja musiałem trzymać kont... Ci co tak biegają? Klatkująco. Co ty pierdziesz, że my się tam będziemy wspinać? Myślisz, że ona spadnie od razu. To ona się wspina, żeby skoczyć na główkę. O kurde. Strzelają do mnie chyba, nie? Okej. Okay. Zaczynałem się już kłopoty. Dobra, trzeba chodzić po tych... Albo tu po tych krawędziach może. No nie wierzę! Ja nie wiedziałem, że tu nie ma szyby. Ach, kurde mol. Dobra, trzeba... Po co w sumie ja się śpieszę tak? Powolutku. Znaczy, tu można biec. Tu wywalili szybę. Tu też. Dobra, bo to mi pokazuje, gdzie szybę wywalają, więc... Powolutku, trzeba przeczekać, zobaczyć.
O! Szybko poszło. I co, teraz windą do góry? Nie, no kurwa, ale ty możesz doskakiwać do tych rzeczy, no fejf, no. To naprawdę śmieszne nie jest. Dawaj, kurde. Po ścianie miałem powiedz, po ścianie jak są te szyny, to one mnie spowolnią, nie będę mógł przez ten tego zrobić, tak. No czemu ona się nie chwyta? No przecież ona się obiła o to i się nie chwyciła o krawędź. Nie wiem dlaczego. Nie rozumiem po prostu dlaczego tak to się dzieje. Już jest takie chamskie niechwytanie się postaci. Naprawdę. To jest takie konkretnie chamskie, że to nie jest, że nie wiem, jakiś glitch, coś się stało, nie doskoczyłem minimalnie. To jest, nie wiem, aha. Ona się po prostu nie chwyta tych krawędzi, żeby, nie wiem, było trudniej, głupiej chyba bardziej. Ale nie, Fejfi, dawaj, no kurde, nie, bądź taka parówa. Żeby było śmieszne i ta winda zjeżdża, nie? Trzeba pewnie po ścianie przebyć, żeby wskoczyć na to. Bo znowu bym się chwycił normalnie. Normalnie bym się chwycił, ale no... Fejfi nie potrafi, trzeba po ścianie przebiec. I ona przez te gówna przenika. Czyli po prostu wyłączyli możliwość chwytania się, żeby zrobić to w ten sposób. Ja cię kopnę w dupę. Już myślałem, że spadnie. Co tu robią takie rynny? Czekajcie. Ło kurde. Ło kurde, no trochę już wysoko jesteśmy. A patrzcie, ile jeszcze nas czeka do góry. O ile, no faktycznie na sam szczyt się będziemy wspinać, bo ja nie czytam, co oni tam gadają. Świetnie, że ona znowu sama skacze. Akurat tutaj to nie przeszkadzało, bo było się czego chwycić od razu. Siu! Fajnie, że zrobiłem unik, a ty mnie uderzyłeś. No i fajnie. Mogłem ich nie bić, ale było dwóch z pałkami, to oni są banalnie. A to jest, myślałem, że to jest glitch i nie ma tu drzwi, albo nie ma tu drzwi, a to szklane drzwi. Gdzie jakby w prawdziwym życiu tak zrobił, to bym stracił nos. Może nie ca... Co się stało? Co ja robię? Ja cię... Co to było? What the fuck? Przecież ja tylko chciałem przeskoczyć, a to mnie jakieś śmigło porwało. What the fuck? Co to było? Pojebane. No i jak ty mnie bijesz, jak jestem za twoimi plecami? Przepraszam bardzo. O, spadł przynajmniej. Pajfus. No i takie mini walki są spoko, pomimo tego, że są zgliczowane i zjebane, no ale... Dobra, wspinamy się wyżej, kurde bela. No mam nadzieję, kurde, że tego finału nie zepsu... Łohoho! Och, och! Że tego finału nie zepsują. Nie widziałem. Coś leci na mnie. Jakaś winda leciała. Dobra, bo tu coś na mnie leciało. No właśnie. Już się bałem, że nie chwyci się tego.
Dobra, wspinamy się wyżej. Okej, kurde, długo to będzie trwało? My wysoko lecimy. Mnie to piznęło, patrzcie. Dobrze, zauważyłem, że leci. I co teraz? Ło! Już się bałem, że spadnie. Dobra, fajny segment. Po co mi się podobało? Aha. Dobra. Z szybu wentylacyjne. No wchodź tu! Czemu ty tu nie chcesz wejść? A nie, ona już idzie tym szybem. Dobra, nieważne. No co ty? Ale to wygląda w środku. To takie drzewa, to taki wielki wodo. Ale zajebiste to jest. Mega opcja. Szkoda, że... A chociaż może istnieją takie budynki podobne w rzeczywistości. W naszym, że tak powiem, świecie, ale mega. Mega mi się to podoba. Przy tym jak ta gra jest zjebana, to takie połączenie natury z wodospadem i z budynkiem jest... mi się mega podoba. Jeszcze przez wodę, o kompanie. Tu taka wyspa w ogóle z pały. Takie wyspy z drzewem. Ja cię kręcę. Ale to wygląda fajnie. Mega, mega mi się to podoba. Co tutaj? Dobra, na windę. No właśnie. Piękne, no właśnie. Te bluszcze na szkle. Znaczy, to by nie miało za bardzo chyba prawa. Chyba, że to jakieś porowate szkło by było istnieć, ale... Ale mega ładne to jest. Jeszcze ostatnie spojrzenie. Fajnie. Fajnie to wygląda. Dobra, jesteśmy na górze, znaczy na górze, no w sensie tu. Ojej, a czemu ty mi nie wybiłaś się? Przepraszam bardzo. Mega ładne. Oj. No co ja... No co ja mam zrobić? No ale kurwa, no i naciskam spację, żeby mi wyskoczyła z tego. To ona jakoś się trzęsie, jak jakiś trzęsiawka. A jak próbuję wyjść, no to spadam w dziurę. To przepraszam bardzo. No. To co ja mam tu zrobić, przepraszam bardzo? W takim bądź razie. Jeżeli żadna metoda nie działa. Świetnie, że mam dotrzeć na szczyt budynku. Ja tu pochwaliłem ładne widoczki. Nie wiem, może... Może... Opuść się tu. Patrz, w powietrzu siedzę. No chcę skoczyć! O! No właśnie. Dobra, tu znowu będzie coś lecieć mi na łeb. No. Leci. Na łeb. O kurwa! Ale by mi teraz pizdło w łeb. Dobra, w sensie w miarę sprawnie się po tych rurach o dziwo poruszam. A teraz co? A, tu. Dobra, nie widziałem jej. Całkiem sprawnie po tych... Znaczy to rury, to nie są chyba rury, to są te koryta na kable. Ale całkiem sprawnie to idzie mi. O dziwo. Tak, jestem w szoku ogromnym. Tam mamy iść. A zobaczmy, co jest tutaj jeszcze. Taki ostatni exploring. Nic tu nie ma. No niestety ten exploring nie oddał.
Czemu tu jest takie... A, bo ktoś to wysadził, no tak. Ja cię kręcę, ale my jesteśmy wysoko. Chociaż tutaj tego ogromu, tej wysokości nie widać, bo jesteśmy wewnątrz budynku. O, nagranie. Więc jesteśmy wewnątrz budynku. To tak nie widać. O, ale tu już widać. Ja cię pierdzielę, jesteśmy na wysokości chmur. Ja cię kręcę. Byle tylko nie spierdzielić się na dół. I będzie dobrze. O, wspinaczka taka zwykła. Dawno czegoś takiego nie było. Pomijam to te korytka na kable. Że ja to dobrze zrobiłem, to jestem w szoku po prostu. Ja myślałem, że ja lecę na pałę już. I do góry. Dobrze, że tu takie chwytacze na linki zrobili, bo inaczej byśmy się nie dostali tutaj. Pomyśleli o Faith. Na szczęście. O, przez szybę. Nieźle. Kurde, no coraz wyżej na tej lince. Znaczy może i dobrze, bo jakby była taka sucha wspinaczka aż tyle czasu, to też nie byłoby to jakieś ciekawe. Dobra, kolejna linkowe. Tylko taki kawałeczek. Tu też. Dobra, co dalej, co dalej? Aha, tu na ujaku. Znowu na lince do góry. No tu ewidentnie już nie mieli pomysłu chyba na wspinaczkę jakąś, żeby ciekawa była. Ale jakby nie patrzeć, to z jednej strony to dobrze, bo faktycznie jakby było cały czas takie wspinanie, albo by pewnie cały czas te rury zrobili, albo coś tam. A tak to przynajmniej jest ten. Chociaż już za... Kurde! No trochę... Tu już trochę O kurwa! Już trochę przesadzili z tą wysokością jazdy to na tej lince. Kurde, no to się wali. Bo to ten, bo to... Ten czerwony listopad, nie? Czy jakoś tak krwawy listopad. Rozpieprzył tą wieżę, nie? Tak jakoś mi się kojarzy. Nie pamiętam, a nagrywałem w sumie niedawno te poprzednie odcinki, ale jakoś tak kurwa mi się to... Oj, chyba ja miałem szybciej biec, ale nie wiem jak szybciej biec Faith, która tylko umie jedną prędkością biec. No ale... Wiecie, no czasem się czeka za wolno na przykład. Nie wiem czemu. Dobra, biegnij, biegnij, Faithy. Nie, to ja nie miałem czegoś takiego zrobić. To czemu mi tak pokazało do góry? Ten wzrok sprintera, taki siup-siup do góry, taki zawijas. Aha. To już wiem, co mi pokazało. Ale tak ja widziałem, żeby tak do góry mi. Żywcem. O kurde. Znowu lecimy 3 km w górę na samej lince. O, o! Wow, 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 wow. O cię, panie. A nie, ja myślę, że na takim wąskim buwienku stoję. Dobra. Czy my możemy się chwycić tego? Czy mi się tylko wydaje? A nie, tutaj po lince przejść. Ja. Hey you guys. There's a huge hole in the wall here. Ja cię pierdzielę. I znowu na wiatraku, tylko tym razem świadomie. Jok, mnie tu wypierdzieliło w kosmos. I przez szyby. Poch. Tam było jakieś nagranie w ogóle. Tam... O, to kuwienko.
Nie, co ty? Jezus, co ty robisz, Faith? Deklu jeden. Dobra, lecimy. Co to jest? Nic tu nie ma. Co? Dobra, lecimy. No nie, o kurde. Co mam się z wami bić? O nie, to jest, o nie, jest przejście. Dobra, lecę. Biegnij. Lecimy. A, i są znowu rury, no tak. Ale to było porąbane. Ile ich tam było? Strzelałem do mnie dalej, nie? To było śmiesznie. Bo to nie są korytka. Jezus, no możecie przestać do mnie strzelać. Nie są chyba korytka na kable jednak. Jakieś takie... Nie wiem. Wewnątrz windowe rurki. Dobra. Nie no, jak na razie finał jest epicki. W porównaniu do tego, co się ostatnio działo na ten w grze, że trzeba było latać tam i z powrotem, żeby wejść do kogoś, włamać się i tyle. A co tu teraz? O. To finał jest jak na razie epicki. O, jesteśmy na szczycie! Jak my wysoko jesteśmy! Ja cię! Łociu, papi mu nianio! Tu możemy sobie na paralotni. Jakbyśmy byli Aidenem, Babaidenem, to byśmy na paralotni. Fajnie, nacisnąłem kontrol. Ale my jesteśmy wysoko! Ja cię kręcę. A po tym można chodzić? Można. A to woda w ogóle jest. Jeziorko, szklane jeziorko na dachu tego. No to jest... To jest po prostu jakiś... O, góry. To jest jakiś... Jakieś niesamowite, co to oni tutaj odwalili. Jakby takie budynki były w rzeczywistości. Ale to by było porąbane przecież. Dobra. Grywamy wirusa. Pyk. O, Kruger, z jakimiś bolkami. O ja, jeszcze z tymi bolkami. What do you hope to accomplish here? I'm giving people the right to decide things for themselves. Oh, Faith, hasn't it ever occurred to you that people might want reflection? They just want the pretty lie you're giving them, not the ugly truth. Oh yes, the truth is always ugly, isn't it? As you should know. It's your mother's work that you intend to wreck after all. She never wanted this. You perverted everything she ever stood for. To się dzieje dzisiaj przedłużony odcinek, bo to wygląda na finał, a jest 28 minut. Odcinka. Oho. O nie, dwóch tych bolków. Oj, masz być... Dobra, jeden jest... Jest prawie... Ajdź! Nie, no, robię unik przecież! Padł. Dobra. Jeszcze kop. Kurde, ale ba... Ale no poszło dobrze, kurde. Ale żeśmy ich rozgromili pięknie. Czy jednym słowem najgorszymi przeciwnikami są ci, co strzelają tym magnetycznym gównem z ręki. Jakby nie patrzeć. Tych jak żeśmy pięknie rozwalili. What? I should have had you killed with your leech parents. You've lost Kruger. Your control ends here. Reflection is not about control. Boss fight z Krugerem? Frajerem? It's time you all withered and died.
I co on sobie wymyślił? Jest Kruger Fryer. I'm setting her free. Hardly. Isabel has a chronic lung condition. With reflection, we've managed to keep it at bay. Destroy You're it. Lying. Am I? Am I lying? You almost managed to kill her once. Why not just go finish the Stay job? Back. Everyone around you dies, Faith. No i... Trochę ma rację, tylko że to jest... Jego wina, trochę. And you killed Noah. Zajeb go. Wsadź mu to w dupę. Wsadź mu tą pałkę w dupę i włącz prąd. What the hell are you waiting for? Stop that thing and kill her! Cat! Czy my jesteśmy Kat? Nie no, my jesteśmy Faith. Idź za Kat. Nie, bo to tak brzmiało trochę... Gdzie mam biec? A, tu. Dobra, gonię Kat. I... No... To jest strasznie jakieś takie pogmatwane z tą... Z tą siostrą... O nie! O nie! Czyli lecimy... O ja! Dobra. Pewnie umrę. No ale trudno. Ciach! I co? O kurwa. Okej, na jakimś ster... O co? Co jest? A, dobra. To jest poducha! Okej. Okay. Powiem wam, że trochę byłem przerażony, ale się udało. Ale się w sumie całkiem sprawnie bez żadnego failu udało. Co jest grane? Jak ja się cieszę, że tu się finał udał bez jakiegokolwiek failu praktycznie. Na początku tylko nie chciał się chwytać. Jezus, ale się tłuką. Kurde, jakby Faith tak się biła z tymi robakami swoimi, to znaczy z tymi krugerowcami, to by kurde ich pokonywała na jednego hita. Co z Kate z pierwszej części, która też niby była twoją siostrą? I have no sister. You left me. Kurwa, byłeś 10-latkami, no... Co ty obwiniasz swoją siostrę za to, no kurde. I cried for months. And then I convinced myself that you never existed. It was the only way. Ja cię pierdzielę. Jaka rozpierducha. Ciul. Oho. Kurger wypadł. I co, wszyscy zginą? Don't understand. I have to. Ale co, że to twój przyrodni tata, czy... Czy co, że jak zginie, to ona zginie, czy jak to... Dobra, Faithi się udało przeżyć. O, ale nie widać Krugera. Nie ma...
Kruger umarł? Nie, bo tam nie, to była taka, ta. Kat. Ale Krugera nie było widać w środku. Krugersek remained in control. Life went on as before. Or almost. Because something had changed. We'd started something. Something we intend to finish. I skończyła się nasza przygoda, na szczęście, w sumie niewiele przedłużyłem, 35 minut. Jestem pod wrażeniem, że mi tak to poszło. Że mi to tak dobrze poszło, kurde, ten finał, dobra, bo to napił. O. A, czyli umarł, dobra. Czyli to miasto szkła się nazywa. Well, I have to go. Your sister's the new head of Krugersek. Interesting. Plastic made a breakthrough with Kuma. I'm off. I am sure glad to be rid of that crap. That's one I owe you forever, Faith. So, what are you gonna do next? I don't know. I'm gonna run. I robić misje poboczne, aż nie zrobię 100% gry! Wcale nie, nieprawda. Krew nie woda, osiągnięcie. Śmiesznie, że nas wrzuciło z powrotem do tego, do gry. A chociaż tutaj jak to jest... Aha, tu mamy full. Jak to jest takie... takie miejsce... Taka gra, gdzie masz otwarty świat, no to często tak się... Laćki leżą! No dobra, ale ona miała fajnie te laćki w jedynce z takim paluchem, a tutaj ma takie szybkie tunki. Dobra, może jakiś widok? Nie! Nie zjeżdżaj po tym. O, tutaj. Może takim widokiem zakończmy sobie serię i odcinek. Powiem tak, gra na początku mega fajna, jak się tak w środku i tak jak już było 3/4 gry, no to już było nudy, to już były nudy i zaczęły się dziać no niekontrolowane dziwne rzeczy, które bardzo, bardzo przypominały te rzeczy, które się działy w jedynce, no że tak powiem, sami widzieliście. Więc to na ogromny minus. No i ta nuda, to latanie tam i z powrotem po tej samej trasie, mega na minus. Fajnie się latało na flow na początku. Finał bardzo fajny. Finał mi się bardzo podobał. Zwłaszcza to wspinanie. No nie było jakieś ultra ciekawe, ale było fajne. Może też dlatego, że mi poszło to jakoś ultra gładko. Ja nie wiem jakim cudem. Ostatnio to mi szło jak gówno wszystko. A teraz pyk, pyk. I kurczę, finał, gotowy, zrobiony, bez śmierci, no nie licz tych pierwszych śmierci na samym początku, bo to jeszcze żeśmy nie weszli do budynku, to jeszcze było jeszcze przedszkole. A tutaj, kurczę, no normalnie wszystko, tu lecą na mnie, ja tu na rurach, wszystko, dobrze, zabiłem też dwóch tych najmocniejszych typiarzy, bez problemu, więc kurde, powiem wam, powiem wam, że jestem pod dość sporym podziwem, no może nie podziwem, zaskoczeniem, że taki finał wyszedł i nie dość, że fajny, i nie dość, że fajnie mi poszedł. Czasami możecie też ocenić, ale no po tym, co ostatnio się działo, to naprawdę cieszę się i jestem zaskoczony. Dobra, no gra jest... No średnia, no. Może nie jest kiepska, no jest średnia. Kiepska była jedynka, ta jest taka średnia, no. Niektórym przypadnie do gustu, niektórym nie, a niektórym tak pół na pół jak mnie. Że czasem chcę ją rozpierdolić, a czasem jest mega fajnie.
Więc tyle w sumie. Następna seria to będzie Train. I co? I tyle. I dzięki, że byliście. Dzięki, że wytrzymaliście. Już 40 minut odbiłem gadaniem. Nie wiem po co, ale... ale dobra. Do zobaczenia, do usłyszenia i... Elements!